35-latek podrabiał recepty na bardzo silny lek przeciwbólowy. Potrafił w ciągu dnia realizować dwie recepty i to wzbudziło podejrzenie pracownika apteki. Sprawą zajęła się policja. Funkcjonariusze zatrzymali Lubinianina, który przyznał się do podrobienia i zrealizowania 7 recept. To było na jego użytek, gdyż jest to bardzo silny lek przeciwbólowy, sprzedawany bardzo chorym ludziom. Każda z recept ma unikalny numer. Łatwo więc można sprawdzić, czy została już zrealizowana przez pacjenta. Jeżeli są one już podrobione, my szybciej dostajemy informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia. Farmaceuci zachowują czujność, szczególnie przy wydawaniu leków psychotropowych i silnych leków przeciwbólowych. Mamy możliwość sprawdzenia w systemie, czy recepta została wydana przez lekarza. 35-letni Lubinianin tłumaczył się tym, że jest uzależniony od leków. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.